Halo, halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po długiej przerwie wróciłem. Ale nie na serwer Polska, a na serwer Polyphemus. Chyba tak to się czyta. Jak źle to wymawiam, proszę napiszcie w komentarzu. No co, witam wszystkich bardzo serdecznie. Siemaneczko na wstępie, zostawcie łapeczkę i subiczka. Wracamy na content metinowy. Oczywiście live'y i odcinki będą. Ale tym razem nie szamanem, nie ninją, a surą WP, tak jak widzicie. Nie nagrywałem początku, no bo myślę, że to mogłoby być za nudne. Chociaż start był fajny, bo zaczynaliśmy na live'ie oczywiście od początku i... Z racji, że mam bardzo kochanych widzów i bardzo o mnie bardzo dobrze pamiętają, są bardzo kochanymi ludźmi, zrzucali mi metki i sobie od pierwszego do 20 levela dropiłem, bo zrzucali mi metiny. Więc coś tam na start dobrego podropiliśmy. Mieliśmy 4 czy 5 aur, 4 czarowane. No, coś tam podropiliśmy. 24 poziom, już siedzę w M2. Może zacznijmy od ekwipunku, wiadomo, broń bohatera. Ale co fajne, było na plus 8, nieszczęsna zbroja, ale już jest na 7. Bony coś tutaj wpadły, nawet fajne do expa. 10 PZ, 10 szansa na odbicie ciosu. Miecze, sztylety, takie PvP. No tutaj plus 5, plus 6, tu plus 6 mamy takie tutaj bońki, nic ciekawego w sumie. No nie będę PZ, więc spoko. Tutaj już zrobiłem na plus 5 inteligencji. Budki na 7 ogień. Teraz się skupiam na też tam dropienie KD. Przy okazji sobie ekspimy. Co, to będzie WP-ek, jak widzimy. Cyk, dozo chyba leży, FMS plus 9. Tak, plus 9, FMS 23 średnie. Pięknie. Pedzeki mamy, to jakieś tutaj kupo dropione. Jak to u mnie zawsze start wygląda, to zawsze siedzę sobie w M2 trochę trzepiesiana i potem ruszam dalej. No co, no WP-kiem zaczniemy. Myślę i tak, że potem zrobimy jakiegoś smoka. Myślę, że z czasem jakieś dagerka, żeby mieć na wyższe dungeony oczywiście. No pierwszy raz będzie moją główną postacią WP-ek, więc będzie bardzo ciekawie. Ten odcinek będzie taki luźny, co u mnie było, dlaczego nie grałem, więc troszeczkę sobie na luzie pogadamy. Więc będziemy dropić i rozmawiać, słuchajcie. No co, tak jak wiecie, zawsze była fajna ekipa. Graliśmy metka na live'ie. Jak to wiecie, na Discordzie zawsze fajny był klimat. No i się tam troszeczkę człowiek poumawiał i z czasem powychodziło jak powychodziło. Ludzie tutaj się odechciało, tu nie dotrzymał słowa. No i k***cie też, nie ukrywa, mi się odechciało grać. Bo widzę, że jeszcze takiego ampeta tutaj dostałem w ogóle od widza. W ogóle wszystkim, co dołożyli cegiełeczkę, bardzo wam dziękuję na start. No i odechciało mi się grać, a chciałem na tym Anadolu grać, ale na Anadolu przestałem. Wiem, że coś chyba ten serwer chyba tam ucichł, coś tam za ciekawie nie jest, więc mówię, zaczniemy coś nowego. Dużo widzów pisało mi, też robiłem ankiety, gdzie zaczynamy. Polska, Turcja. No i ludzie naciskają tą Polskę. Ale stwierdziłem, mówię, zaczniemy gdzieś, gdzie nie grałem jeszcze nigdy. Jakie kół? Powtórzony strzał, wyrzucimy. No i ukrywam, że jeszcze z Kacperkiem, którego pozdrawiam, stwierdziliśmy, że dawaj, odczyt PZ. Że zaczynamy gdzieś na start, gdzieś na jakimś ten serwerze. Co jeszcze fajne, to jest europejski, tak? I serwer jest eventowy, więc będzie też coś się może dziać ciekawego. Jak nie jeden event, to drugi. Więc zawsze można sobie tutaj, słuchajcie, coś rozplanować. Jest to zawsze bardziej ciekawe. Też co słyszałem, że dużo osób z Polski tutaj przybiega. Zobaczymy. Też nic nie mówię, że nie zmienię. Jeśli coś by tu było nie tak na Polskę. Też słyszałem, że tu dużo jest botów, jakoś tu ich w ogóle nie widzę. Gram od wczoraj, gram drugi dzień. W sumie gram dosłownie 10 godzin może na tym serwerze niecałe. Wczoraj się skupiłem cały czas na dropieniu, więc dlatego tyle kadeków. Potem powystawiamy. Plan jest zrobić 30, idziemy robić biologa, bo jeszcze biologa nie zrobiłem. Tak na luzie, stwierdziłem, że nie będzie ładowania SM i tak dalej, bo przede wszystkim, no szkoda kasy. Druga też sprawa, że chciałbym wrócić do takiego klimatu metinowego jak kiedyś, gdzie sobie naprawdę musiałeś sam poradzić. Wiadomo, będziemy doładowywać, ale już nie tak jak wtedy, nie? Nie jak wcześniej, gdzie tam po pół koła bardzo dużo siana człowiek wpłacał miesięcznie. Będziemy tam sobie na rękawice, pedeki, takie wiecie, bajery, nie? Więc jest bardziej taki plan. Oczywiście będziemy grać wszystko na spokojnie. Nie będziemy się z niczym ścigać. Jakieś wyścigi bez sensu. Cieszę się też, co wam też tutaj będą same podziękowania. Też wszystkim bardzo dziękuję prawdziwym widzom, którzy ten skin pisali do mnie, wypisywali jak nie na Discordzie, to na głównym kanale. Na Instagramie, bardzo wam dziękuję, bardzo to jest miłe i też nie oszukujmy się, że to dzięki wam wróciłem, bo no motywację też trzeba mieć, nie? Jak nie kurczę jakieś błoty, to jakieś inne problemy, jak nie prywatne problemy, to coś innego i się człowiek po prostu zniechęca. A nie ukrywam, to dla mnie była mega motywacja. Komuś się podoba, komuś sprawia przyjemność oglądania moich streamy, to jest bardzo dla mnie miłe. Jak to powiedzieli widzowie, robisz streamę z metka, ale masz taki fajny klimat, że aż chce się oglądać. No i to jest bardzo miłe. Nigdy bym sobie nie powiedział, że jestem jakimś super grubym, dobrym metyńczykiem, ponieważ najwyższy poziom to miałem szamana, tam 116, 117, który jest oczywiście dalej na Polsce. Wyżej nie dam, jakby już nic nie wbiłem, nic fajnego, nawet nigdy dungeona nie robiłem. Nie, w sumie nie robiłem parę.
a nie robią tych takich już konkretnych, typu jakieś tam melejki, jakieś tam hydry, jak ten co ognisty się nazywa, nary chyba, tak? Zapomniałem. Bo go pół roku człowiek nie grał w Metina i dużo rzeczy pozapomniał. No więc stwierdziłem tak na patencie, jak to się mówi, na spontanie, mówię, nagrywam odcinek taki wstępny. Przypomnę się, że jestem. No, słuchajcie, więc co? Na pewno, słuchajcie, będą kolejne różne challenge'y, ulepszania, bo ja to bardzo lubię. Wiem, że kiedyś to było popularne. Ja to jakby, nie wiem, odświeżyłem. A może nie ja. Nie wiem, nie widziałem u nikogo innego. Uważam, że Metin jest bardzo, fajnie się go na Metina, jak ulepsza się. No po prostu to ulepszenie jest uważam najlepsze. Najciekawsze, najwięcej emocji, więc na pewno te różne challenge, ulepszania będą. Jeśli też macie jakiś fajny pomysł na odcinek, śmiało możecie pisać w komentarzu, kochani. Ogólnie to jest, co mogę jeszcze powiedzieć, to jestem już na swoim, jak to się mówi, troszeczkę nowości, troszeczkę zmian. Nowy kącik, nowy wygląd z tyłu, nic się u mnie nie zmieniło, zdrowy jestem, gruby jestem. Klimat ten sam będzie Metina, więc na pewno będziemy się dobrze bawić. Jeszcze nie jedno piwko machniemy, jak to się mówi. No co, idziemy rozwalić 2 metki jeszcze, chwilę pogadamy. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? No myślałem nad daggerem, robiliśmy też oczywiście ankietę, czy dagger, czy wupek, czy body, myślałem też trochę o body. Ale k***, no nie ukrywajmy się, ten wupek jest no mocny na start, wupek jest fajny na start, nie ukrywajmy, kurczę. Poczarowane robi robotę, chociaż troszeczkę mówię sobie, ten daggerek, może bo go nie dokończyliśmy, bo na tym na dolu tam 85. A fajny był ten daggerek, bo tam miałem w tamtym momencie, byłem chyba jeden, no by się policzył na palcach ręki, co ja miałem hakry 40+, jeszcze takie fajne, bo tam było chyba 20 diabły, tak, 40+, KD plus 4, więc to było już tam naprawdę na kozaku, no ale widzicie, w tamtym momencie u mnie był trochę ciężki klimat życiowy, plus do tego, no jak inaczej, no jak macie problemy, kto miał ten rozumie. No nie chce ci się niczego, tak? Chcesz mieć spokój, chcesz poogarniać swoje sprawy, chcesz w końcu, jak to się mówi, żyć. Więc kto mnie zrozumie, to mnie zrozumie. Ale dobrze, że teraz jest wszystko dobrze, słuchajcie. No co, początki? Ja bardzo lubię początki Metina. Fajnie to ma klimat. M2, dropienie, M1. Jeszcze ogień bioga nie robiłem, więc będziemy szli na pewno biologię. Jakiś kapitan biologii, Uriela się skupiamy. Polowania może kiedyś zrobimy. Jakiś tam, bo na razie to mi się w ogóle to nie chce bawić. No co, jeszcze szarfę mam jakąś, więc jeszcze spokojnie. Szarfę mam tu taką, normalną. No co, zrobimy sobie na 9 tą zbroję, myślę, że nią pobiegamy trochę. Planuję troszeczkę w niej pobiegać. Co wam tu więcej pokazać? No nic ciekawego nie ma, no oczywiście alchemii nie ma, no bez przesady. Teraz będzie event halloweenowy, w sumie już jest. Na razie się skupiam na dropieniu, żeby zarobić pieniążki, o uderzenie palca, biologii, no i eventy, nie? Dzisiaj sobie jeszcze przeczytamy w ogóle, co dzisiaj jest za event, bo w ogóle nie wiem. Bo są te okejki, tak? To się nazywa? Nie okejki, skrzynie, detalie, kart, coś tam, tak? No, tam parę mam złotych, muszę to w ogóle sprzedać, zobaczyć ile kosztuje. O, bo świata, co to jest w ogóle? Tego nigdy też eventu nie miałem. Pokonaj bossy, jakieś bossy, nagrody, to, o, miejsce sobie. Ale co z moim poziomem, miejsce pierwszy, 51 łupa, czy z jakimś levelem tu jest na start, coś takiego chyba nie ma. No więc co, kochani, rozwalamy metka, smarkuję. W ogóle, słuchajcie, przyziemiony jestem. Znajomi się śmiali, mówią, teraz jest okres, że wszyscy chorują. Ja się śmiałem, bo mówię, kurde, rzadko co choruję, raz na parę lat. No i kurczę, mnie złapało, no. 2 dni leżałem w bluzie, wypacałem się, oglądałem te gale. I kurczę, złapało mnie choróbsko, ale 2 dni, moja technika najlepsza, polecam, czosnek, cebula. Dużo cytryny jeść, pić z herbatką, i przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze i to wam wszystkim polecam, wygrzać się porządnie, ubrać się grubo, jak na jakieś boisko, nie wiem, dresy, bluzę grubą, koszulkę oczywiście, getry naciągnąć, czy tam pod kolanówki, czy tam skarpety do kolan i spania i się wypoć jak świnia z 2-3 dni i człowieku jesteś zdrowy jak ryc. Polecam wszystkim, naprawdę. Tak robię zawsze, co by mi się nie działo w życiu z choroby, zawsze to robię. Czy grypa, czy nie grypa, w ogóle zero jakichś antybiotyków. Nie polecam niszczyć sobie, słuchajcie, odporności, tylko naturalny sposób. A to tak jeszcze na koniec mogę wam opowiedzieć śmiesznego. Robię sobie detoks organizmu, żeby wiadomo, nie wiem czy wiecie, się interesujecie, ja troszeczkę się tym tematem interesuję. Nie wiedziałem w ogóle, że na przykład ludzie mamy robaki po jedzeniach różnych i tak dalej się gromadzą. Ludzie nawet o tym nie wiedzą, ja też jeszcze jakiś czas nie wiedziałem, no i się trochę tym zainteresowałem. I to taki detoks jest właśnie, żeby usunąć robaki z organizmu, żeby choróbska, no wszystko, żeby z ciebie wyszło. Nawet kał, który zostaje w jelitach, również, który przeszkadza w trawieniu i tak dalej. Bardzo fajny sposób. Mogę polecić wam sposób, który ja użyłem. 2 litry pijesz wszystko na czczo. Wstajesz rano, robisz tą klocka siku. Nic nie pije się innego, tylko 2 litry, rozkłada sobie 2 litry soku z kapusty i 0,5 litra marchwi. I to na cały dzień.
I oczywiście przygotujcie sobie wolne, bo to i wolny kibel, i dużo papieru, bo powiem jest, jedzie, mocny ogień z dupy. Ale ja wam powiem, że nigdy w życiu tak się dobrze nie czułem. Od razu wam mówię. Słuchajcie, lepiej się wysypiam. Lepiej mój organizm funkcjonuje. Czuję, że lepiej trawię. W ogóle śmieję się. Inny w ogóle zapach bąka jest, nie? Co jest, wiecie, śmieszne, ale prawdziwe, że jednak no co siedzi w żołądku, no to jednak to czujemy, nie? No naprawdę, no całkiem inaczej człowiek się no wszystko inaczej smakuje, nie? Stary, więc naprawdę polecam wszystkim. Zróbcie sobie taki detoks się robi raz na pół roku. I też oczywiście, co mogę dodać, to jest też dobre pod względem chorób i tak dalej, które się, wiadomo, wszystko gromadzi w żołądku. Jeśli będziesz chory, to wszystko się zaczyna od żołądka, więc polecam wszystkim oczyścić się. Też na przykład osoby, które dużo imprezują, też polecam. Super, super sprawa. Jeszcze raz. Pomoc smoka, więc mamy. No dobra, kochani, lecimy do góry, zaciśnionego Metina. Taki luźny na spontanie, co tam u mnie w ogóle, dlaczego mnie nie było. Tak po prostu stwierdziłem, wypiję kawę i nagram. Słuchajcie, ja wam wszystkim dziękuję za obejrzenie. Zostawcie jeszcze raz łapeczkę, subiczkę na kanale. Zapraszam na live'y. Live'y będą 2-3 razy w tygodniu. Polecam zostawić suba z dzwoneczkiem. Co mogę wam więcej powiedzieć? Bądźcie ze mną, będzie ciekawie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ilu.